powiedzieliśmy o tym, że mamy plan urządzenia lasów, który jest takim specjalnym projektem, co przez 10 lat będzie się w naszym lesie wydarzało i tego dotyczy wyrok, ale polski rząd mówi, że to jest nieprawda. Przeczytałam na stronie Lasów Państwowych, o ile dobrze pamiętam, że przecież te konsultacje, które wy uznajecie za iluzoryczne, że tak naprawdę to 90% tych sygnałów, które są otrzymywane w ramach konsultacji, jest przez lasy uwzględniane. Co byś odpowiedział na taki argument? Bo wydaje mi się, że tam jakoś nie dowierzam temu. Tak, no ja niestety muszę znowu powiedzieć, że to bzdura. No bardzo mi przykro i mówić tak o wypowiedziach urzędników ważnych, państwowych, no ale naprawdę to jest bzdura. I ta liczba jest po prostu wyssana z palca. No naprawdę nie wiem, skąd ta liczba została wzięta, te 90%. Tak, no tak nie ma żadnych lasów państwowych. Tak, ja wiem, skąd wy ją wzięliście, bo ponieważ też czytałem to stanowisko, ale nie wiem, skąd autor czy autorka tego stanowiska wzięła tę liczbę, ponieważ ona nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Są dostępne ale to liczby. Jeszcze bym jeden argument, bo tak naprawdę minister tutaj mówi, że on nie wycina lasów, tylko wycina poszczególne drzewa i jest to związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, a prawda jest taka, że z roku na rok przybywa terenów zalesionych w Polsce i one się zwiększają w dość istotny procentowy sposób, więc o co cała ta afera? No tak, ale to jest takie mówienie obok tematu, prawda? No bo tego w ogóle... Nie o to chodzi, prawda? Oczywiście nikt z nas nie jest tutaj takim radykałem, żeby nagle postulować to, żeby przestać prowadzić gospodarkę leśną. Nigdy takiego postulatu nie jeszcze, o ile pamiętam, nie wystosował, żeby przestać wycinać drzewa. Ja tutaj siedzę teraz na przykład przy drewnianym biurku, mam drewnianą szafę, którą widać kawałeczek dalej. Każdy z nas na pewno ma mnóstwo drewnianych przedmiotów wokół siebie i to jest potrzebne, prawda? Drewno jest potrzebnym produktem i nikt z nas nie ma zamiaru blokować gospodarki leśnej i zabijać polskiego przemysłu drzewnego. To jest niestety taka demagogia, którą się wykorzystuje bardzo często. Ten argument też został użyty właśnie, że to jest próba zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, który będzie skutkował wzrostem bezrobocia na terenach wiejskich. No oczywiście, bo to jest taki argument, który świetnie się sprzedaje, prawda? Jak się powie, że będzie szczególnie w czasach problemów gospodarczych, jeszcze nie mamy problemów z bezrobociem, ale pewnie już niedługo będziemy mieć przy obecnej sytuacji gospodarczej, więc to jest coś, co bardzo świetnie się sprzedaje, ale ja polecam zapytać się, porozmawiać z jakąś osobą z przemysłu drzewnego, z osób reprezentujących takie stowarzyszenia, które zrzeszają firmy z przemysłu drzewnego. Jak się ich zapyta, kto zagraża przemysłowi drzewnemu, to dużo z tych osób powie, że to są tak naprawdę lasy państwowe. Z wielu względów, ze względu na rezygnowanie z certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej, są takie certyfikaty FSC, czy ze względu na przykład na ustalanie wysokich cen drewna, czy sprzedawanie drewna na takich zasadach, które prowadzą do wywindowywania cen. Ale to jest jedna rzecz. Ja bym chciał za to wrócić do tego, też trochę do tego meritum sprawy i powiedzieć trochę o tych konsultacjach i o tych liczbach. Ta liczba jest wzięta z nieba. To jest pierwsza rzecz. I to mnie bardzo dziwi, ponieważ lasy państwowe bardzo łatwo mogłyby takie liczby bardzo konkretne przedstawić, ponieważ... A może nie taka... tak dobre, Augustyn, może nie tak ja dobre. Ja myślę, że mogłaby, ponieważ na podstawie informacji udostępnionych przez same lasy jest taka bardzo fajna fundacja w Polsce, która się zajmuje takimi sprawami, typu właśnie udział społeczeństwa w decydowaniu o lasach, lasy i obywatele, czy lasy i obywatelki, mają dwie nazwy takie powiedzmy funkcjonujące w ten sam sposób. No i oni zapytali, czy one raczej zapytały lasów państwowych o to, ile jest uwzględnianych tych uwag składanych przez społeczeństwo w konsultacjach planów urządzenia lasu. I o ile się nie mylę, te liczby były bliżej 20% niż 90%. A to było badanie takie bardzo długoterminowe. No, ale w sensie o tym mówi Augustyn. No nie wierzę się, że 20%, bo dużo lepiej wygląda 90%. No tak. To,
no nawet podobnie tam można sobie dopisać kawałeczek z dwójki, zrobić tak dziewiątkę, to myślę, że na takiej zasadzie ktoś sobie to wymyślił, bo nie wiem naprawdę na jakiej. A poza tym chcę też bardzo mocno podkreślić, nawet gdyby to było 90%, nawet gdyby to było 100%, to nie sprawia to, że można by nie zapewnić dostępu do wymiaru sprawiedliwości w procesie zatwierdzania planów urządzenia lasu. Takie jest prawo, tak stanowi konwencja z Aarhus, którą Polska podpisała. Nikt Polsce nie kazał tego podpisywać. Zostało to podpisane. Jesteśmy w Unii Europejskiej, w której też jako społeczeństwo chcemy być. Jeszcze do polexitu się chyba nie zbieramy. I prawo unijne tak naprawdę stwierdza, że te plany urządzenia lasu muszą podlegać tej kontroli sądowej, więc nawet gdyby konsultacje były prowadzone w najlepszy sposób, najwięcej tych uwag byłoby uwzględnianych, wciąż konieczne byłoby zapewnienie możliwości zaskarżania tych planów urządzenia lasów w sądzie. Reset obywatelski.